Brytyjski językoznawca przedstawia film. Skąd podobieństwo w wymowie między językami słowiańskimi i szkocką odmianą języka angielskiego? Witam serdecznie. W filmie Szkocka odmiana języka angielskiego, czyli podobnie do języka słowiańskiego, opowiadam o podobieństwie pomiędzy wymową określonych słów i dźwięków po szkocku, a po polsku, ukraińsku, a szczególnie w języku rosyjskim. Sposób wymowy jest w tych przypadkach bliższy względem standardowego języka angielskiego używanego w Anglii. Jeżeli porównujemy pod względem wymowy niektóre wyrazy z języka polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego oraz języka angielskiego ze szkockim akcentem, tu zauważamy między nimi znaczne podobieństwo. Do przykładów wymowy takich wyrazów zaliczane są między innymi następujące. Agresor. 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 Bar. 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 Doktor. 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 Loch. 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 Poza tym Polacy, Rosjanie i Szkoci prawie identycznie wymawiają na przykład słowo karp. 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 A po ukraińsku nazywa się trochę inaczej. Korp. Natomiast słowa klasa i traktor, czyli ciągnik rolniczy, po angielsku z akcentem szkockim, brzmią bardzo podobnie jak rosyjskim i ukraińskim. Klas. Traktor. Klas. Traktor. Klas. Traktor. Na dodatek szkocka wymowa angielskiego odpowiednika kawy jest w miarę blisko rosyjskiej. Coffee. Coffee. Dla porównania w języku ukraińskim kawa nazywa się podobnie jak polski. Kawa. Trzeba przyznać, że słowo loch w języku ukraińskim i rosyjskim oznacza albo kupca, albo szkockie jezioro. A słowo loch w języku angielskim tylko szkockie jezioro, a nie podziemne więzienie. Mimo wszystko, podobieństwo w wymowie między tymi wyrazami w językach polskim, ukraińskim, a szczególnie rosyjskim i szkockie odmiany języka angielskiego nie budzi wątpliwości. W standardowym języku angielskim używanym w Anglii nie ma takich dźwięków jak ch, r, a wręcz litera r przed spółgłoską lub w końcu wyrazu odpada. Ponadto większość samogłosek i spółgłosek kieruje się podczas wymowy z przedniej części jamy ustnej. W związku z tym, podczas gdy Szkot mówi agresor, bar, klas, doktor, loch, karp, kłofy, traktor, Anglik mówi agresor, bar, klas, doktor, loch, karp, kłofy, traktor. A skąd to podobieństwo w wymowie między szkocką odmianą języka angielskiego a językami słowiańskimi? Przecież Szkocja znajduje się na zachodnim krańcu Europy, a Rosja na wschodnim. Teorie bywają różnie. Pochodzenie Celtów. Dzisiejsze narody celtyckie, w tym Szkoci, Irlandczycy, mieszkańcy wyspy Man
połowie Morza Irlandzkiego. Walijczycy, mieszkańcy Walii, Kornwalijczycy, mieszkańcy hrabstwa Cornwalla na południowym zachodzie Anglii, Bretończycy znajdują się w Europie Zachodniej. Jednak według większości genealogów pierwsze plemiona celtyckie przybyły na Wyspy Brytyjskie oraz do Francji Zachodniej, skąd się wschodzi. Ich miejsca pochodzenia dokładnie określić nie sposób, ponieważ cywilizacja celtycka podobno datuje się od epoki brązu. Niemniej jednak badania niektórych naukowców z różnych krajów wskazują na to, że plemiona staroceltyckie mogły pojawić się gdzieś w Europie Środkowej, a dokładniej na obszarze rozciągającym się od francuskiego regionu Burgundia przez Alpy po terytorium nowoczesnych Czech i Węgier. Zgodnie z wieloma z tych naukowców, pierwsi Celtowie zaistniali w regionie naddunajskim Austrii. Napłynęli nie tylko do Europy Zachodniej, lecz także na teren określonych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, włączając Polskę, Ukrainę, Rosję. Według innych źródeł, pierwsze plemiona celtyckie w Europie mogły natomiast przybyć z równiny rosyjskiej albo nawet z Bliskiego Wschodu, z terenu dzisiejszego Afganistanu albo Iranu. W sumie kolebka cywilizacji celtyckiej znajduje się zgodnie z większością badań w Europie Środkowej. Ale pierwsze plemiona celtyckie pojawiły się tak dawno, że nie można wykluczyć innych teorii co do ich miejsca pochodzenia. W każdym razie podobieństwo między nazwami określonych regionów Europy może wskazywać na jakąś więź kulturową łączącą narody Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Po pierwsze, region historyczny Galicja składa się z części południowej dzisiejszego województwa podkarpackiego oraz części wschodniej województwa małopolskiego, łącznie z Krakowem, razem z większą częścią terenu trzech staropolskich województw: Stanisławowskiego, Lwowskiego i Tarnopolskiego, dzisiejszych ukraińskich obwodów Iwano-Frankowskiego, Lwowskiego i Tarnopolskiego. Archeolodzy twierdzą, że w różnych regionach nowoczesnej Polski i Ukrainy znaleziono ślady celtyckiego pochodzenia. Po drugie, kolejnym zaludnionym Celtami regionem historycznym Europy jest Gal, który obejmuje cały teren dzisiejszej Francji i Belgii, część zachodnią Szwajcarii, część północno-zachodnią Włoch, a także regiony Niderlandów i Niemiec na południowy zachód od Renu. Po trzecie, niektórzy mieszkańcy drugiej Galicji, regionu autonomicznego Hiszpanii północno-zachodniej, uważani są za potomków starych Celtów. Nazwy wszystkich tych regionów mają rzekomo związek z etnonimem Galotowie, który nawiązuje do plemion staroceltyckich. Jeśli tak, to prawdopodobnie stąd pochodzą nazwy dwóch jeszcze żywych języków celtyckich: gaelickiego szkockiego i gaelickiego irlandzkiego. Pyta się, czy rozprzestrzenienie cywilizacji celtyckiej od Europy Środkowej wyjaśnia po części podobieństwo w wymowie między językami polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz szkocką odmianą języka angielskiego? Czy z terenu dzisiejszej Rosji i Ukrainy przez Europę Środkową do Szkocji? Ciekawe pytanie. Przy okazji warto sobie przypomnieć, że istnieją więzi duchowe między Rosją, Ukrainą i Szkocją. Jednym z oficjalnych świętych patronów wszystkich tych krajów jest święty Andrzej Apostoł. Jego ukośny krzyż stosowany jest na flagach rosyjskiej marynarki wojennej i Szkocji. Jednak wielu Rosjan i Ukraińców czci świętego Mikołaja Cudotwórcę jako swojego patrona.
On także jest patronem wielu miast nadmorskich, takich jak Aberdeen, port nad Morzem Północnym oraz trzecie co do wielkości miasto w Szkocji. Nie zapomnij dać mi łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i skomentować mój film. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.